Witajcie w kolejnym filmie. Dzisiaj mamy jaki dzień tygodnia? Piątek? Czwartek. Jest taka piękna deszczowa pogoda za oknem. Ja w ogóle lubię, jak pada deszcz. Teraz też ze względu na to, że mam alergię i która mnie męczy okropnie. Po prostu mam ochotę, wiecie, odwrócić się i drapać po twarzy ciele i w ogóle alergicy mnie na pewno zrozumieją. Ale wczoraj było piękne słońce, a dzisiaj pada, tak jest mega ciepło, mam pootwierane tutaj wszystkie okna. Jest taki zapach deszczu, no taką wiosnę już się czuję, mam nadzieję, że już zostanie taka pogoda z nami. A dzisiaj stwierdziłam, że nagram dla was tag, taki bardzo popularny na amerykańskim YouTubie. Ja nie wiem, czy on w ogóle jakoś dotarł do Polski, pewnie ktoś tam kiedyś już to nagrywał, ale tag pod tytułem What's in my shower, czyli co jest pod moim prysznicem. I próbowałam nawet, tak jak Amerykanki wchodzą, wiem, to jest głupie, wchodzą pod prysznic do kabiny i nagrywają tak autentycznie, co tam stoi na tej półeczce. Próbowałam, ale niestety moja kabina jest za mała, a obiektyw potrzebuje dużej odległości. Nie byłam niestety w stanie tego nagrać, więc jestem tutaj, przyniosłam rzeczy ze sobą. Mam je w misce. Nie wiem, czy wy też tak macie. Coś, co mnie bardzo denerwuje, apel do producentów kosmetyków, że te wszystkie produkty, które mają takie zamknięcia tego typu, jak stoją pod prysznicem, to w nich się jakoś magicznie zbiera woda i potem jak to przechylam, to się z tego wylewa. Bardzo tego nie lubię. Wymyślcie jakieś takie zamknięcia, które nie zbierają wody pod prysznicem i żeby można było potem komfortowo na YouTube to pokazywać, nawet jak się ktoś kąpał wcześniej. Dobra. Żarty oczywiście. Dobrze, zebrałam wszystko tak jak leci, to co mam pod prysznicem, czego używam. Może zacznę tutaj od dwóch rzeczy. To jest mój standard do włosów. Essie Volume do cienkich włosów, dodaje objętości. Pięknie pachnie, już wam opowiadałam tyle razy, pokazywałam w ulubieńcach. Nie wiem, które to już jest moje opakowanie, na pewno kupię następne. To jest mój must have. Uwielbiam te szampony. Staram się też, jeżeli chodzi o włosy, nie używać cały czas jednego produktu, tylko sobie mieszam i zmieniam, co wam pokażę, ale to jest u mnie zawsze pod prysznicem. No myślę, że już niedługo, w wakacje chyba minie rok, bo pamiętam, że jakoś tak w wakacje Karolina mi zamówiła tę odżywkę i wtedy się w nich zakochałam. Przepięknie pachną, no naprawdę. One nie są też, nie są tanie, jak na takie produkty drogeryjne, bo one kosztują 26 czy 8 zł w Rossmanie, ale bardzo często są w promocji. Ja się zaopatruję. Jeżeli jest promocja, to kupuję, bo zazwyczaj jest tak, że albo szampony, albo odżywki ja sobie kupuję w promocji, żeby mieć zapas. To. Druga rzecz to jest Garnier Ultra Du i to jest szampon odżywczy z cudownymi olejkami, z olejkiem arganowym i kameliowym. I mam do tego odżywkę. I kiedyś, jeżeli mnie długo oglądacie na YouTube, ja bardzo lubiłam tą czerwoną serię, ona chyba jest z granatem i z drożdżami piwnymi czy coś takiego i bardzo ją lubiłam i w ogóle lubiłam te szampony. Ta seria mi została przysłana no, przez agencję PR Garniera i pamiętam, że jak jechałyśmy w październiku do Gdańska z Karoliną i Zawą, to dziewczyny mówią, nie mamy żadnego szamponu i odżywki, zabierz to z nami. Zabierz coś do Gdańska. No i pamiętam, że właśnie ktoś mi to wtedy przysłał i mówię, dobra, zabiorę tego Garniera. I pamiętam, że nie pamiętam, co ja wam powiedziała. Pamiętam, że Karolina powiedziała, że u niej się to nie sprawdziło. No przecież ona ma włosy w dobrym stanie, naturalne, niefarbowane, gęste, piękne, długie i tak dalej. A to jest do włosów zniszczonych i łamliwych. I ona mówi, kurczę, takie mam siano. Ewa też tym myła, nie pamiętam, co powiedziała. Pamiętam, właśnie utkwiło mi to w głowie, że Karolina była niezadowolona, ale zwaliłam to na zawartość olejku arganowego, bo pewnie z was większość wie o tym, ale może powiem, bo to jest dosyć ciekawe, że tak jak mamy różne rodzaje cery, czyli tłustą, suchą, mieszaną, potrzebujemy odpowiedniego produktu, tak samo włosy mają swoją jakąś tam porowatość i w zależności od tego jedne oleje się sprawdzają, mówię o tych naturalnych, a inne nie. I Karolina mówi, że u niej się po prostu nie sprawdza olej arganowy, zresztą mamy zupełnie inny typ włosów, właśnie te oleje i odżywki, produkty włosów, które u niej się sprawdzają, nie sprawdzają się u niej i odwrotnie. I mówię, pewnie to przez ten olej arganowy. Przepraszam, że ta opowieść jest taka długa, ale zmierzam do czegoś. I ja od dłuższego czasu olejuję swoje włosy
olejem kokosowym, co Wam bardzo polecam, chociaż znowu też słyszałam opinie takie i takie, po prostu musicie sobie przetestować, no nie każde włosy lubią dany olej, ale u mnie sprawdza się to świetnie. I właśnie robiąc akcję Denko, zobaczyłam w szafce, że mam to otwarte, użyte i mówię, kurczę, muszę to zużyć, bo to już stoi od października. I na moich włosach pojawił się łupież. I nie wiem, czy to po prostu coś się stało z tym olejem kokosowym, że te włosy były niedomyte, czy to, bo tylko to wprowadziłam ostatnio nowego do mojej pielęgnacji i podejrzewam tą serię. Do tego niezbyt ładnie pachnie, nie lubię tego zapachu. Okropny, okropny, okropny jest ten zapach, a te wszystkie garniery pięknie pachną, okropny jest ten zapach. Odżywka nic, sama w sobie nic nie robi, tak jak nakładam po olejowaniu, no to jest ok, ale sama w sobie nic nie robi, żadnego działania nie ma, więc to takie nakładanie dla nakładania, sztuka dla sztuki. Dajcie znać, bo ja naprawdę miałam wiele tych szamponów z garniera i ze wszystkich byłam zadowolona, to nie jest jakiś cud, ale nie jest, a to po prostu, no nie wiem. I kolejna rzecz do włosów, tak jak mówiłam, że często zmieniam, to jest zestaw z Lasha. I to używam naprawdę rzadko, po pierwsze dlatego, że mi żal, po drugie, że nie można tego kupić w Polsce, po trzecie to jest cholernie drogie. No i to jest ten glut do mycia z solą, wy się zawsze śmiejecie, jak ja to mówię, no ale to naprawdę jest glut z solą, no tak to wygląda. Ma specyficzny zapach, który na początku jak to otworzyłam, mówię, o cholera, w ogóle masakra. Bo jesteśmy jednak przyzwyczajeni do takich zapachów tego typu, tych takich no, mało naturalnych kosmetyków. A teraz uwielbiam ten zapach, uwielbiam, on się utrzymuje na włosach, ja jak umyję tym włosy, to one mi pachną. I to jest taki szampon, który dodaje objętości i rzeczywiście trochę dodaje, no ale wiecie, szampon jak to szampon dodaje, za chwilę to Wam klapnie. Zresztą moim włosom nic nie dodaje objętości, oprócz, nie wiem, tapirowania chyba. W każdym razie, no te włosy są, nie są takie śliskie, oklapnięte, tylko rzeczywiście są trochę podniesione, ale ja to uwielbiam jako szampon oczyszczający. Po na przykład fryzurze utrwalonej lakierem moje włosy bardzo źle znoszą wszelkie kosmetyki do stylizacji, to je bardzo szybko przetłuszcza, obciąża i to każde, niezależnie co to jest, jaka marka, jaki produkt, to moje włosy bardzo tego nie lubią i to świetnie działa na mnie jako taki szampon oczyszczający. Matko, to będzie długi film, myślałam, że krótki, ale no, ja Wam lubię poopowiadać o tych produktach, nie tak, żeby tylko pokazać, tylko faktycznie, żebyście coś wiedziały o tym. I odżywka z Lasha American Cream, którą wiele osób mi polecało. Poprzednio miałam tę odżywkę, też kupiłam w takiej małej buteleczce, bo one są chyba w dwóch albo w trzech pojemnościach, o ile się nie mylę. I to jest taka pojemność za 7 euro, tak mi się wydaje. I wcześniej miałam tę odżywkę Happy Joy Joy, która pięknie pachniała, ale nie robiła nic, to było jak taki garnier. A wiele z Was mi polecało ten American Cream, że to jest taka mega nawilżająca odżywka i tak dalej. Ładnie to pachnie, chociaż ja nie jestem fanką zapachów waniliowych, więc może ten zapach mnie nie urzeka, ale ładnie pachnie, ładnie to pachnie potem na włosach. Ale słuchajcie, to jest maleństwo za 7 euro 100 ml. I ja szału nie widzę. Może to po prostu, wiecie, takie produkty, no tak jak mówię, też mam, tak jak mamy różną skórę, mamy różne włosy, być może po prostu na moich włosach to nie działa. Ja nie mówię, że nic nie robi, ale za tą cenę ja się spodziewam czegoś lepszego. Tutaj ja na YouTubie czasami słyszę naprawdę takie ochy i jachy. Ja tutaj nie widzę takiego jakiegoś fantastycznego działania. To jest na pewno dobry produkt, to nie jest bubel, pięknie pachnie, fajnie działa, ale to nie jest jakaś taka, wiecie, maska regeneracyjna, że w ogóle wow, jakoś Wam mega odbuduje włosy. Nie. I jeżeli mieszkacie w Polsce, to i nie macie dostępu do Lasha, to moim zdaniem zamiast wydawać na to pieniądze, kupcie sobie to. I to jest Elbiotica Gold, intensywnie regenerująca maseczka. I to jest 125 ml, ale to jest w formie dosłownie takiego masła. Nie wiem, czy to widać. To jest po prostu gęste, gęste masło. Nie będę tutaj dłubać paluchami w tym, ale naprawdę to jest gęste. Bardzo ładnie pachnie, specyficzny zapach, ale bardzo ładnie pachnie. Wystarczy tego niewielka ilość. I to jest oczywiście z serii tych maseczek biowaksowych, z którymi powinnyśmy chodzić tam, nie wiem, najlepiej godzinę w czepku i wtedy jest efekt wow. Ja nie mam do tego cierpliwości, nie mam do tego czasu, nienawidzę tego robić. Czasami jak siedzę w wannie i nie wiem, oglądam YouTube'a i robię sobie długą, relaksującą kąpiel, to tak, ale tak normalnie to po prostu, to jest nie dla mnie.
I to, co Wam mogę polecić, to ta maska, bo ona nawet nałożona na parę minut pod prysznicem, nie jakieś tam, wiecie, długie trzymanie i tak dalej, tylko w ogóle co tu jest napisane, że na ile, no na 15 minut lub dłużej. Ja na pewno tyle nie trzymam, na, no nie wiem, myję włosy, nakładam maskę i potem, nie wiem, golę nogi, pachy, tutaj się balsamuję i tak dalej, wszystkie cuda na kiju robię, to wtedy sobie nakładam tą maskę i właśnie na przykład z tym szamponem, albo nawet z tym i super. Fantastyczna moim zdaniem maska. Wydaje mi się, że ona kosztuje około 14 zł w Superfarm w promocji. Tak mi się wydaje, ale dość dawno ją kupowałam, więc nie chcę ściemniać. I tu jest 24-karatowe złoto i organiczny olej arganowy. I bardzo Wam to polecam. Bardziej niż to. Tak. I teraz, co my tu jeszcze mamy? Płyn do higieny intymnej, to jest akurat Zaja konwaliowa, ja bardzo lubię te płyny i przerzucam się tak raz po raz między tą Zają a laktacydem. Laktacytem? No wiecie, laktacyt. Nie wiem co on ma, czy T, czy D na końcu. W każdym razie zmieniam raz po raz to. To też jest fajne, bo ma małą butelkę, więc jak gdzieś podróżujemy, to można zabrać. Też jest w dużych butlach, tanie, wszędzie dostępne. Tak, i od wielu lat używam. Tu mam żel pod prysznic z Alverde, to jest grapefruit i bambus. To jest też właśnie z serii no, tych produktów, które obiecuję sobie wykończyć i powyjmowałam wszystkie jakieś ponaczynane produkty. Ale bardzo fajny, bardzo ładnie pachnie i bardzo go lubię. Go wcześniej na siłownię zabierałam ze sobą. Do mycia twarzy, nie do zmywania makijażu, ale po prostu do mycia twarzy Cetaphil. Emulsja micelarna, już był w moim filmie o pielęgnacji, bardzo, bardzo go lubię. Tutaj mam jeszcze przeciwzmarszczkowy peeling z Joskim, właśnie nawet wy mi przypomniałyście, nie znalazł się w kosmetykach o pielęgnacji, bo właśnie był pod prysznicem i o nim zapomniałam. Staram się jak najczęściej go używać, może nie codziennie i nie co drugi dzień, ale tak ze 2-3 razy w tygodniu, jeżeli tam nic nie mam, jakiegoś złego podrażnienia czy coś na mojej buzi, to go używam. I to jest już nie wiem, które moje opakowanie, używam go od wielu lat. W ogóle ta cała seria jest bardzo fajna, bardzo ją lubię. I tak, polecam Wam. Bardzo taki mega drobno zmielony peeling. I coś, co ostatnio zaczęłam używać, to mi zostało przysłane, ja to znalazłam w skrytce. Nie wiem, bez żadnego listu, bez niczego, więc nie wiem, czy to dostałam od firmy, czy ktoś mi to przysłał. To jest Fresh and Natural, cukrowy peeling do ciała malinowy. I to jest po prostu bajka, poezja. To jest niesamowite. Zawiera suszone kwiaty i owoce jagodowe, które swoim słodkim zapachem działają na zmysły. Tak, tak, jeszcze raz tak. Oj, tutaj mi się wylało. Ale słuchajcie, to... Jakby mi ktoś dał na talerzyku, to ja bym to zjadła. Po prostu zjadłam to z owsianką albo z jogurtem. To pachnie naprawdę jak jagody, borówki, las, poziomki, nie wiem co, dżem. Wygląda przepięknie. I to ma w sobie też taki olejek, którym się tutaj umaziałam, ale to jest tak jak taka, no, olejko, oliwka. Przepięknie pachnie i ten cukier to tak fantastycznie ściera ciało, ale po prostu... Nigdy w życiu nie miałam takiego produktu, że to nie jest, wiecie, coś takiego, co tylko fajnie wygląda i fajnie pachnie, ale po pierwsze właśnie fajnie ściera tą skórę, ja się cała tym wypilingowałam ostatnio i jeszcze tą skórę zostawia taką właśnie delikatnie, jakąś taką fajną powłoczkę. Fantastyczne, zostawia trochę tych takich, no, resztek tych owoców pod prysznicem. Jak Tomek wszedł i zobaczył to, skomentował, jak to facet, co do zapaw pod prysznicem. Tak, to jest jakiś, to jest jedyny minus tego produktu, ale nie bójcie się, to nie są jakieś takie, wiecie, wielkie cząstki, które Wam, nie wiem, zapchają, czy nic złego się nie stanie. Wystarczy po prostu spłukać po kąpieli. Wow, to jest wow, po prostu nie wiem co powiedzieć, fantastyczne to jest. I drugie wow, które już było w moich ulubieńcach, ale dla tych, którzy nie widzieli, to powiem, to jest Lush Rose Argan Body Conditioner. I to jest coś na zasadzie tych balsamów Nivea, czy tam, no, takich balsamów, które nakłada się na mokrą skórę pod prysznicem i spłukujecie. I ja to używam albo tak, że nakładam na siebie i chodzę z tym godzinę, dwie,
i potem po prostu wchodzę pod prysznic, to spłukuję, albo pod prysznicem na mokrą skórę i to naprawdę, tak jak tamte balsamy właśnie Nivea na przykład, no to czujemy to nawilżenie, ale ono jest takie małe. Coś tam daje, no ale to jest takie coś tam, a to po prostu jakbyście miały balsam na sobie, naprawdę jak się dotyka tej skóry. No i do tego fenomenalnie to pachnie, po prostu przepięknie to pachnie. Jestem uzależniona, mam taką małą miniaturkę, ale jak tylko będę gdzieś po prostu w laszu, mimo że widziałam, że to 17 funtów kosztuje na stronie, chyba że się pomyliłam, ale tak mi się wydaje, mam tylko jakąś taką miniaturkę, to ja po prostu sobie to kupię, no bo to jest, tu jest olej arganowy, masło kakaowe, cacao butter, cokolwiek to jest, kubkału, brzmi źle, brazylijski orzech, czy tam jest po angielsku, almond, migdał i shea butter. Także no, same dobre rzeczy, rewelacja. Dobra, kończę, bo się jakoś strasznie rozgadałam, myślałam, że tutaj szybko się uwinę, a tu filmik 16 minut. Więc tak, to już wszystko, nic tutaj więcej. Nic tutaj więcej nie mam. Dajcie to znać, co wy jeszcze takiego fajnego polecacie pod prysznic i czy miałyście też problemy z tym garnierem. Może go oskarżam źle czy coś, nie wiem. Dajcie znać. I co? Ja już uciekam. Dzięki za oglądanie. Trzymajcie się ciepło. A i dajcie lajka w górę. Kciuka w górę dajcie. Pa, pa. Znaczy tak, ja się w to zapinam, zakładam te buty i one by były super, bo one naprawdę są ładnie wykonane i fajnie wszystko.